przed Poland Rockiem, no to co, no to też graliśmy takie koncerty, tylko po prostu mniejsze. I graliśmy też ich mniej, bo jakby dało się temu sprostać, żeby robić rzeczy, którymi jesteś w stanie sprostać. Że trzeba robić też inne rzeczy, na przykład zagrać na festiwalach, albo no, grać też koncerty jakby niekoniecznie pod własnym szyldem, żeby na te koncerty biletowane ludzie przychodzili i kupowali bilety i żeby docierać do ludzi, którzy w ogóle chodzą na koncerty. Zależy, o co mi chodzi. Jaką informację chcę ludziom przekazać, no nie? Bo jakby ja generalnie chyba funkcjonuję, jak tak sobie patrzę na nie wiem, ostatnie lata, no to zawsze moim social mediom towarzyszy jakaś taka główna myśl, dookoła której działam. Czyli na przykład jak ogłosiłem trasę, w której jesteśmy aktualnie, no to wszystkie materiały w jakiś sposób do tego nawiązują, no nie? Singiel nazywa się Kołowrotek, więc trasa nazywa się Kołowrotek Tour. To już się zazębia. Oba się nawzajem, wiesz, napędzają. Robimy teraz, zrobiliśmy w zasadzie, niedługo będziemy publikować live sesję Kołowrotka, no to też nawiązuje to do Kołowrotek Tour. Wypuściliśmy z Poland Rocka wersję koncertową Kołowrotka. Ważne, żeby to wszystko było spójne, żeby to szło w jakimś kierunku, żeby to było po coś. Trzeba być jakoś reprezentatywnym po prostu, no nie? W sensie, jeżeli twoje socjale albo, nie wiem, jakość nagrań, które pokazujesz ludziom generalnie, nie są wystarczająco może reprezentatywne, no to ja bym się też nie dziwił organizatorom jakiegokolwiek festiwalu, że mogliby być mniej chętni, żeby wziąć kogoś, kto, wiesz, nie dba o takie rzeczy. Myślę, że to jest klucz do promowania czegokolwiek. W ogóle, żeby znaleźć coś takiego, wiesz, złapać jakąś odpowiednią srokę za ogon po prostu. I tak wyczuć, co będzie działać. Cześć, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cierpienia młodego muzyka. Z tej strony Jędrzej Wołk i mój dzisiejszy niezwykły gość, który w sumie nie musi się nam chyba przedstawiać, ale mimo to poproszę Cię o przedstawienie się. Jasne. Cześć, ja jestem Wojtek Szumański. Bardzo mi miło. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mamy kolejny raz okazję rozmawiać w podcaście Cierpienia młodego muzyka. Ja również. Dziękuję za zaproszenie. I dzisiaj będzie temat bardzo konkretny. O czym się dowiedziałeś przed chwilą? Jaki to może być temat? Tak. Zdradziłem, że już wiesz. Ale rzeczywiście ja chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać po prostu o wydarzeniach, które doprowadziły do tego, że mieliście okazję w tym roku zagrać na dużej scenie Poland Rocka. No i tak. Chciałbym, żeby to miało taką strukturę. Będziemy się trochę cofać w czasie od tego koncertu, ale na początek chciałem Cię zapytać o takie rzeczy związane z samym tym koncertem. Bo coś tam mi przebąkiwałeś, ale jestem ciekaw, czy jeszcze coś doszło do tych Twoich przemyśleń, to po pierwsze, a po drugie, co możesz nam zdradzić. I tak moje pierwsze pytanie jest takie, co Cię najbardziej zadziwiło podczas koncertu i podczas w ogóle całego eventu tegorocznego? Wow, to ciekawe pytanie, co mnie zadziwiło, bo w zasadzie to zadziwiło, jak tak sobie to wspominam, to zadziwiło dokładnie to, czego można było się spodziewać, tylko że to po prostu wszystko było większe niż byliśmy sobie w stanie wyobrazić i to było zadziwiające na pewno. To znaczy, no mam na myśli rozmiar tego no tego koncertu, nie wiem, tego widoku, tego, no nie wiem, tej produkcji i tego wszystkiego, co tam jest, no. Po prostu stojąc na tej scenie, to ciężko jest to sobie wyobrazić i widząc ten ogrom tego wszystkiego i ilość tych ludzi, no faktycznie robi to wrażenie i jest to zadziwiające. Tak jak mówię, pomimo tego, że można się było tego spodziewać. No bo przecież wiadomo, że tam tak jest. No i to było chyba najbardziej zadziwiające. Okay. A propos ilości ludzi, czy macie jakieś szacunki, ile osób mogło być na waszym koncercie? My nie mamy szacunku. Nie, żartuję. Wiesz co, no nie wiem. Ja tak zakładam, że tak od 40 tysięcy do pół miliona. Coś pomiędzy tym. Nie, no nie wiem. Może mniej w ogóle. Nie wiem, no jakby. Na pewno nie było mniej. Nie wiem. Ciężko to w ogóle określić, bo to. Nie wiem. Odpowiedź to nie wiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Dużo. Ja strzelam w między 100 a 150 tysięcy.
Okej, możliwe. Tak, z perspektywy bycia wtedy pod sceną i oglądania tak naprawdę na telebimach skrótów kamer, wydaje mi się, że to mogło być tyle ludzi. A zostając jeszcze w tym, tak całkiem szczerze, czy ciebie zadziwiło to, że to właśnie na ciebie tyle ludzi przyszło na samym początku festiwalu tak naprawdę? Chodzi mi o to, wiesz, o to wszystko związane z tym, że no jednak nie wykonujesz muzyki, która stricte wpisuje się tak historycznie w to, co się grało na Łudzie czy dalej na Poland Rocku, a mimo to ci ludzie tak niesamowicie dopisali. Wiesz co, ja chyba nie miałem oczekiwań, więc tak jak mówię, no ten ogrom był po prostu zadziwiający już sam w sobie. Ja też podpatrywałem przed naszym koncertem, bo grało kilka zespołów jeszcze wcześniej, więc przed naszym koncertem ja podpatrywałem tam sobie za sceny, no jak to wygląda. No i to już było bardzo imponujące, więc tak, no nie wiem, to było tak uderzające, że to ciężko w ogóle się zastanawiać nad tym, czy no tak jak mówię, no bez oczekiwań tam wchodziłem, bo wiedziałem, że będzie dobrze, bo to jest jednak duża scena na Poland Rocku, tam po prostu tak jest. To chciałem cię zapytać o technikalia w takim razie. Bo ten dzień sam w sobie był bardzo szalony, był bardzo, oj, bardzo, bardzo, bardzo napięty też czasowo, bo bardzo. Dużo różnych rzeczy oprócz samego zagrania koncertu musiało się wtedy wydarzyć, bardzo prawda? Dużo. Tak, czy możesz opowiedzieć o tym, jak to wygląda? Bo to myślę, że ciekawy taki zakulisowy głos. Tak, jasne. Jakbym w ogóle teraz miał pod ręką jakąś godzinówkę, to byłoby prościej, ale postaram się tak z pamięci to polecieć. No na pewno... Tam z samego rana był najpierw load-in na scenę, później był soundcheck, który jest, no jak to w warunkach festiwalowych, bardzo krótki, więc wszystko takie trochę na wariata. A po soundchecku, no w zasadzie aż do momentu koncertu, no to non-stop się coś działo, czyli no głównie jakieś takie medialne sytuacje, że trzeba było gdzieś iść coś nagrać z kimś, a tu jakiś wywiad, a tutaj, nie wiem, konferencja, którą sam Poland Rock organizuje. No, to była też sytuacja złotobączkowa, to też na pewno byłem w wielu miejscach bardziej obecny niż po prostu. Okej. Okay. Już też po samym zejściu ze sceny tam dosyć jedna ważna rzecz się wydarzyła. Możesz też o tym opowiedzieć? A nie wiem, która, szczerze mówiąc. Chodzi mi o to, że musieliście bardzo szybko wybrać numer, który wleci na YouTube'a. To na szybciutko po prostu poszliśmy zobaczyć to, jak wyszło. No i jazda, i wrzucamy. No i tak, no taki był plan. No to nie jest tak, że trzeba po prostu od razu wrzucać, że ktoś w ogóle do czegoś zmusza, bo to broń Boże. No ale jakby można to wywnioskować, że zaraz po koncercie no, ludzie są najciekawsi tego, co się wydarzyło. No i w związku z tym my też mieliśmy to ciśnienie, żeby jak najszybciej wrzucić po prostu piosenkę z dużej sceny. No i to był oczywiście Kołowrotek, który teraz jest, nie wiem, nosimy trochę na sztandarach, bo jest trasa, bo to najnowszy singiel, no i więc dookoła tego się kręcą wszelkie działania. Więc no, też chcieliśmy pokazać ten Kołowrotek właśnie z dużej sceny. No i też chciałem, żeby wizualnie to fajnie wyglądało, dlatego tam rzuciłem tym tekstem ze sceny, żeby ludzie robili ten kołowrotek, czyli ten Circuit Pit. No i wiedzieliśmy, że mamy dobry materiał, który trzeba jak najszybciej pokazać, więc jego przygotowanie też musiało być ekspresowe. No i tak naprawdę po zejściu ze sceny toczyła się walka o ten materiał. No wiadomo, jeszcze tam dźwięk będzie miksowany. Jeszcze tam wiele rzeczy można podrasować, no ale nie da się tego zrobić tam zaraz po zejściu ze sceny. Dokładnie. Ze sceny. Dlatego jest taki dźwięk, jak był na transmisji na żywo. No a pieścić go sobie będziemy wraz z wypuszczeniem całego koncertu. To
mam jeszcze jedną rzecz dotyczącą tego koncertu, którą chciałbym Cię zapytać, bo to była rzecz, która mnie dość zdziwiła, chociaż była dość logiczna z Waszej strony, czyli to, że poprosiliście o pomoc Jarka. Tak, jako tour manager ten pojechał. I rozmawialiśmy nawet po tym, że mówiłeś, że to strzał w dziesiątkę, że rzeczywiście odciążył Was. No, zdecydowanie. No, z wielu spraw. Tak. No. A czy mógłbyś powiedzieć, jakie były w ogóle jego zadania? Jasne, no przede wszystkim było to skoordynowanie mojego czasu tam na miejscu, no bo tak jak mówiłem, ja tam, to był bardzo taki medialny dzień, więc cały czas albo ktoś do nas przychodził, albo gdzieś ja miałem iść na jakąś rozmowę, czy nie wiem, na jakieś zdjęcie, a tu iść nagrać TikToka, a tutaj nagrać coś tam. Więc to faktycznie trzeba było, ktoś to musiał koordynować, no ja zdecydowanie już nie miałem głowy, chociaż ja zazwyczaj się zajmuję, no znaczy jestem tour managerem też na naszych koncertach, zazwyczaj, chociaż ostatnio też staram się to już komuś oddawać. No tylko no w tym przypadku no było tak dużo stresu, że Jarek się tym musiał zajmować. No i wszelką taką logistyką w ogóle całego zespołu, żeby, nie wiem, każdy miał gwiazdówkę, żeby, nie wiem, no w ogóle jak ktoś czegoś potrzebuje z zespołu, no nas było 10 osób w składzie, plus realizator dźwięku, no to jest 11, plus tam techniczny, plus Paulinka, która odpowiadała za nasz wygląd. Więc no taką generalną koordynację tego wszystkiego, żeby właśnie pilnować godzinówki, żeby wszystkich skrzyknąć. Dobra, no tak. Tak, także przed przerwą techniczną. Tak, była mała przerwa. Tak jest, mówiłeś dokładnie. Mówiłeś o tym, czym się zajmował Jarek. Tak. I zdążyliśmy powiedzieć o tym, że pilnował twojej czasówki, że załatwiał wjazdówki i tak dalej. Tak. Czy coś jeszcze było jego zadaniem? No też, nie pamiętam dokładnie co mówiłem, ale tak koordynacja w ogóle całej grupy, całego zespołu, no zwoływanie wszystkich w odpowiednim momencie. No i w zasadzie to wszystko, wszystkie takie sprawy typu Jarek, trzeba przynieść to i to stamtąd, gdzieś tam ktoś coś na scenie, albo o, na przykład, też jak już wchodzimy na scenę, na próbę, no to Jarek nam pomagał, na przykład, nie wiem, tutaj riser trzeba przesunąć gdzieś tam, no to właśnie jest człowiek w gotowości, który po prostu może pomóc tak przy wszystkim generalnie. No i tym właśnie się zajmował Jarek, no i to w ogóle takimi rzeczami, tym się zajmuje tour manager, no nie? Się zajmował się generalnie tym, czym osoba na tym stanowisku zajmować się powinna. Okej, super. Zaczynamy się teraz cofać w czasie. Oczywiście. Pierwszy taki okres, o który chcecie spytać, pierwsza rzecz, o którą chcecie spytać, to jest to, w jaki sposób przygotowywaliście setlistę na ten koncert. No. Bo nawet ludzie w komentarzach na YouTubie pod Kołowrotkiem zwracają na to uwagę, że setlista była świetnie przygotowana. Ja też uważam, że była nawet lepsza niż rok wcześniej na małej scenie. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, chciałem cię dopytać o nastawienie psychiczne. Czy wy jakoś się motywowaliście przed tym? Rozmawialiście w ogóle o tym, jak to będzie wyglądać? Oj, nastawienie psychiczne było ciężkie. Zaraz przed, no to co się tam te ostatnie parę dni, to był w ogóle koszmar, jak tak to sobie wspominam. No, głównie ze stresu oczywiście. Nie, że koszmar, że się nie cieszyliśmy czy coś, tylko po prostu ta presja tego całego wydarzenia była spora, no ale to jest chyba wpisane w ten zawód, no nie? I tak, setlista. No to generalnie chodziło o to, żeby ona była dynamicznie jakoś zróżnicowana. Ja już nie pamiętam dokładnie, jaka ona była. Pamiętam, że ja w ogóle na samym początku chciałem zrobić takim, jak tak sobie to wymyśliłem, żeby zamienić pierwszy z ostatnim utworem. To znaczy, żeby zagrać jako pierwszy ten, który zagraliśmy jako ostatni na małej scenie, a ostatni zagrać ten, który zagraliśmy jako pierwszy. Ale w końcu tego nie zrobiliśmy, bo
bo ten, który graliśmy jako ostatni, on jest tak dla mnie dość trudny wokalnie i daliśmy więc go jako drugi. No i co, no urozmaiciliśmy na pewno te utwory o jakieś intra, no właśnie samo intro do koncertu też całego przygotowaliśmy tam. No i tak generalnie ważne było, żeby ona zawierała utwory, które są popularne, albo utwory, które jakoś dynamicznie, energetycznie tutaj pasują, więc no, to są takie szachy trochę, ta setlista, które trzeba było rozegrać. No, na pewno dużym plusem było to, że mogliśmy dać 4 utwory więcej niż w poprzednim roku, bo na małej scenie graliśmy przez... Mieliśmy 50 minut, w tym na dużej scenie mieliśmy godzinę 10. Ja starałem się gadać jak najmniej między piosenkami, żebyśmy ze wszystkim zdążyli. Też koncert na pewno był dużo lepiej przygotowany, no też pod względem tego, ile ma trwać, no bo graliśmy z klikiem po prostu w uszach ten koncert, czyli z metronomem. No i co? No, ten koncert generalnie technicznie był dużo lepiej przygotowany, dużo więcej było zachodu dookoła niego, dużo więcej ludzi przy nim pracowało, mieliśmy w ogóle próby produkcyjne też, czego przed małą sceną nie robiliśmy. No więc tak, więc ten koncert można właśnie powiedzieć, że on był, że ten koncert na małej scenie on był bardziej taki... bardziej taki spontaniczny, nie wiem czy spontaniczne to też dobre słowo, no bo to wiadomo, że próby robiliśmy do tego koncertu, ale był na pewno bardziej taki na hej ho i zobaczymy co się wydarzy. Albo po prostu też nie wiedzieliśmy jak się robi pewne rzeczy, no, nie znaliśmy się na tym aż tak, nie byliśmy tak obyci jakby z tym co, jak się przygotowuje ten koncert na takiej scenie. No, a przed tym, no to już faktycznie mieliśmy próby produkcyjne, nie wiem. No tak, ten koncert był, wiesz, na przykład zarejestrowany, zanim się odbył, żeby to wszystko było na tip-top. Super. A czy konferansjerkę też przygotowywałeś sobie wcześniej, czy...? Coś tam. Na pewno miałem jakiś taki ogólny zarys tego, co chcę powiedzieć, ale ja generalnie lubię iść na żywioł też, no bo to dużo rzeczy jakoś tak spontanicznie wynika i myślę, że gdybym próbował nawet się tego pozbyć, to nie byłby to dobry pomysł. Powiem Ci, że z mojej perspektywy na przykład dużej odwagi wymagało to, żeby do takiej setlisty bardzo energetycznej, to jeszcze w takim miejscu, dorzucić Tomka, który Cieszę się. Od strony na przykład aranżacyjnej był bardzo minimalistyczny i w ogóle było takie... Tak. Według mnie po prostu pokazuje, że masz jaja. Dziękuję. No super, że to mówisz. No właśnie, tak, szczerze mówiąc, to dokładnie taki był pomysł na to, że mamy, wiesz, 10-osobowy skład, że tutaj, nie wiem, ileś gitar, tutaj dęciaki, tutaj akordeon, tutaj smyki, tutaj coś tam. I żeby jedną piosenkę zrobić po prostu, że jest typ z gitarą na takiej scenie i właśnie, żeby to było takie odpuszczenie, takie spuszczenie z tego balonu powietrza. I no tak, taki był na to pomysł, więc cieszę się, że na to zwróciłeś uwagę, bo mi się wydaje, że ludzie jak to oglądają, to pewnie to czują, ale nie nazywają sobie tego tak, no nie? Że tutaj nagle cały zespół przestał grać i jest tylko jeden człowiek z jednym instrumentem i śpiewa jeszcze do tego. No więc fajnie, że na to zwróciłeś uwagę. No, jedyna rozkmina była przy tym, co zrobić z zespołem, no więc wymyśliliśmy po prostu, a niech sobie usiądą po prostu dookoła, jakbyśmy byli przy ognisku, no nie, tylko że to jest duża scena, więc tym bardziej dodaje takiego, no czegoś to dodaje, więc fajnie, dziękuję, cieszę się. Proszę bardzo. No dobrze, to idźmy dalej. Na dużej scenie zagrałeś, dzięki temu, co stoi tam za nami i jest pewnie słabo widoczne, ale jest Złoty tutaj bączek. Słynny Złoty Bączek. O kilka rzeczy związanych ze Złotym Bączkiem chcecie zapytać, ale pierwsza rzecz jest taka, w którym momencie uwierzyłeś, że ten Złoty Bączek do Was właśnie powędruje?
Bo dopiero jak już to ogłosili, że jak już się stało, to wtedy, bo cały czas mi towarzyszy, cały czas miałem, brałem to pod uwagę, że to się nie uda. O, może tak. Bo jednak walczyliśmy z gigantami. Ja czułem, że dostaniemy się do tego ostatniego etapu, bo rzeczywiście bardzo, wiesz, no, bardzo to promowaliśmy, bardzo staraliśmy się angażować ludzi. Ale no tam już czułem się bardzo niepewnie, wiesz, no bo byliśmy w trójce zespołów, które się dostały, to byliśmy właśnie my, Lady Punk i Lemon. No i to są tacy artyści, którzy no, na których ludzie bardzo chętnie pójdą, bardzo chętnie, no jakby są dużo bardziej rozpoznawalni, o tak mówiąc wprost, więc... No więc tutaj już czułem się niepewnie, no ale co, no dodałem gazu tylko wtedy z promocją i ze wszystkim. No i zrobiłem co w mojej mocy, żeby to się wydarzyło. No i tyle. Myślę, że nie zarzucałbym sobie też nic, gdyby się to nie udało. W sensie z takim chyba podejściem to robiłem, że no jak się nie uda, no to będzie mi przykro, ale no już nie wiem, no wyżej nie podskoczę. Jasne. No pamiętam, że rozmawialiśmy, no bo rozmawialiśmy tak naprawdę w dniu zakończenia głosowania i to rozmawialiśmy na scenie. Dzień wcześniej my się widzieliśmy, to tak, prawda. Tak. No. I pamiętam, że ty byłeś taki bardzo, że nie chciałeś zapeszać. Ja z kolei pamiętam, że ja miałem takie... Żeby tylko nie wystąpiło coś takiego teraz, że będzie nagle jakiś wielki szturm fanów Lady Punk na przykład, którzy stwierdzą teraz, tysiąc no, osób stwierdzi, tak że dzisiaj zagłosuje, nie? Mogło tak być. Bo rzeczywiście tak być. To była chyba jedyna rzecz, która mogła ci zagrozić tak realnie. Tak, dokładnie. No i też się tego obawiałem, no ale no, mogło się dostać, no brałem to pod uwagę, no i na szczęście się nie stało, na szczęście dla mnie. Super. Dobra, to pogadajmy teraz o tym, o czym powiedziałeś, że zrobiłeś wszystko, co było w twojej mocy, żeby tego złotego bączka zdobyć. No i co to było? Co tak naprawdę robiłeś, żeby namówić ludzi do tego, żeby na ciebie głosowali? Wiesz co, no, w zasadzie to była taka cała kampania. Myślę, że śmiało można to nazwać kampanią. Ja też jestem dość spontaniczny tak generalnie w tym, co robię, jak robimy na przykład trasę koncertową, czy chcę wypromować singiel, albo jakby dotrzeć z czymś, z jakąś informacją do ludzi generalnie, no to robię to dość... Ja nigdy nie mam takiego planu, że nie wiem, na 2-3 miesiące, czy ileś tam czasu, że będą podejmowane jakieś bardzo konkretne działania, tylko bardziej tak obserwuję to, co się dzieje na bieżąco. I na bieżąco wymyślam kolejne rzeczy i widzę, co działa, no to podkręcam, a tam, gdzie nie działa, no to nie marnuję energii po prostu. No i co? No i dokładnie tak było też w tym przypadku, że ja starałem się, no co, no możliwie często wrzucać informacje o tym złotym bączku, że gdzie można zagłosować i o co w ogóle z tym bączkiem chodzi. Mieliśmy na przykład przecież cały koncert zarejestrowany z małej sceny, no to też tutaj dużo było materiałów, którymi można było grać, wiesz, w rolkach na Instagramie, czy na TikToku, czy na Facebooku, wszędzie. Wypuszczając jakieś materiały na YouTube'a, no to tam pojawiały się plansze z tym złotym bączkiem. No, tak naprawdę, wiesz, no, gdzie byś nie wszedł na mój profil na social mediach, no to tam była, uderzała w ciebie informacja o złotym bączku. I że można głosować, i który jest etap, i który raz można głosować, no nie, bo ten konkurs jest taki dość trochę, on nie jest taki prosty w swoim przekazie, o, może tak, to była taka trudność, no bo masz trzy etapy, w pierwszym etapie można raz głosować, w drugim etapie można drugi raz głosować i w trzecim etapie można zagłosować po raz trzeci, w sensie każdy może oddać w sumie trzy głosy, ale w określonych odstępach czasowych, no nie, i tutaj miałem takie kłopot, żeby jak te informacje tak sprawnie, spójnie podać, najlepiej zamknąć jakoś w jednym zdaniu, żeby dało się to, wiesz, żeby przypomnieć ludziom, tym, którzy już głosowali. No,
No, więc tak, no ale to no, wymyślałem gdzieś to na bieżąco, no i po prostu ładowałem to wszędzie, gdzie się da. No i tak, no, ja nie pamiętam, ile dokładnie trwało to, bo to było jakoś chyba od stycznia albo od lutego do czerwca, jakoś no tak, tak, maja, no czerwca. Skończyło się podczas WROF-a, no więc tak. 2 czerwca musiało się skończyć głosowanie. To chyba 3 się kończyło wtedy. Możliwe. No, jakoś tak. Drugi, no, na początku czerwca w każdym razie. No to przez te pół roku niecałe, no to w zasadzie cała moja aktywność w social mediach się sprowadzała do tego. Więc chyba to jest taka odpowiedź w skrócie. Cała aktywność się sprowadzała do tego, w sensie takim, że nawet jeżeli treści były zupełnie o czymś innym, no to ważne było, żeby gdzieś ta plansza jakaś na ten temat się pojawiła. Mhm. Albo jakaś informacja w opisie, albo nie wiem, w komentarzu, albo gdzieś tam, no, żeby cały czas tutaj to podgrzewać, ten ogień. Okej. Okay. No to cofamy się jeszcze bardziej. Dochodzimy do koncertu na małej scenie. Mhm. Czy zaraz po tym koncercie była taka myśl, że zawalczycie o Bączka, zawalczycie o dużą scenę? Nie, no pewnie, no ta myśl była przed koncertem i w ogóle w trakcie koncertu. Okay. Jakby, ja też już miałem to na uwadze, że coś takiego, że będzie taki konkurs. Więc przed baladą o cyckach, no powiedziałem, że głosujcie na nas, nie? Ja tam powiedziałem. O właśnie, to jest coś, to właśnie tak starałem się podczas tego głosowania na Złotego Bączka, to też tym starałem się grać, że ja przecież, to było całkiem spontaniczne, to też nie było jakieś skalkulowane, tylko, już powiem, o co chodzi, że przed Baladą o Cyckach powiedziałem, jak graliśmy na małej scenie Balady o Cyckach, to powiedziałem, że czy będziecie na nas głosować na Złotego Bączka i tam ludzie krzyczeli, że tak. I powiedziałem, że jak będziecie, to zagramy teraz Baladę o Cyckach. I to jakby, ja to powiedziałem zupełnie spontanicznie, to nie było jakieś przemyślane, czy że tak sobie to zaplanowałem, ale skoro już się wydarzyło, no to później tym grałem, wiesz, w social mediach. I bo to wszystko było nagrane i ładnie można było to pokazać. No więc ja, tak jeszcze wracając do poprzedniego pytania o to, jak promowałem to, no to właśnie tak korzystałem z takich rzeczy, wiesz, które gdzieś udało mi się znaleźć w tych materiałach, które już mam, no nie, je po prostu, wiesz, podkręcać, eksploatować. No i to myślę, że to jest klucz do promowania czegokolwiek. W ogóle, żeby znaleźć coś takiego, wiesz, złapać jakąś odpowiednią srokę za ogon po prostu. I tak wyczuć, co będzie działać. Natomiast wracając już do twojego następnego pytania, to oczywiście wiedziałem, że będzie konkurs bączkowy. Ale przed koncertem gdzieś miałem to na uwadze, że coś takiego jest, ale nie było to, jakby nie zastanawiam się nad tym przed koncertem na małej scenie. Po koncercie to owszem, to już, to wiesz, też dostałem informacje, powiedzmy, od organizatorów, jak w ogóle ten koncert poszedł. Nie wiem, no, jak się dowiadywałem gdzieś na bieżąco, że ludzie na Poland Rocku się cieszyli, że ten koncert w ogóle się wydarzy, to znaczy jeszcze ten na małej, to też na przykład dostałem informację od organizatorów, że tam ludzie do nich pisali, że super. No, nie? No to też jest dla mnie jakaś informacja, że okej, czyli jest z czego szyć później. Tak brutalnie mówiąc, no przede wszystkim mnie to po prostu cieszyło, no ale tak mówię, że jest z czego szyć później to głosowanie. No. Po prostu. Więc tak, przed koncertem na pewno gdzieś tył głowy mi wybrzmiewało, że coś takiego jest. Ale nie był to absolutnie jakiś taki cel wtedy jeszcze. Po koncercie, owszem. Okej. Okay. Na sam koncert na małą scenę dostaliście się z eliminacji. Tak, ale najbardziej klasyczną drogą tak, z możliwych. Ale to były eliminacje takie w tym takim trybie przejściowym jeszcze, prawda? Tak, tak. Czyli tak, to były eliminacje, gdzie się cieszę, że tak było. gdzie nie graliście koncertu. To ciekawe, a czemu się cieszysz, że tak było? No bo nie musieliśmy po prostu... Znaczy, inaczej, powiem tak, ja byłem, zanim jeszcze zagraliśmy jak już wygraliśmy Złotego Bączka, już wiedzieliśmy, że będziemy na dużej scenie,
No to akurat wtedy trwały eliminacje do tego Poland Rocka, który był w tym roku. No i stwierdziłem, dobra, pójdę sobie tam i to pooglądam. I generalnie bardzo fajnie było na tym wydarzeniu i ja tam się dobrze bawiłem, no bo sobie tylko oglądałem te zespoły, które występują. Ale cieszę się, że nie musiałem brać w tym udziału ze względu na to, że wiem, żeby mnie to kosztowało dużo stresu, że ja nie mówię, że to coś złego, że to tak wygląda, to nie, ja to mówię tak z bardzo subiektywnie po prostu, że wiesz, że nie musieliśmy jakby organizować całej tej logistyki, żeby tam pojechać, stanąć przed publicznością, czekać na werdykt jury i tak dalej, i tak dalej. To po prostu no, jakby branie udziału w tym konkursie byłoby dla mnie stresujące jakby w tych warunkach, w takim wydaniu. Więc cieszę się, że był to... te eliminacje wyglądały w ten sposób, że trzeba było wysłać po prostu materiał ze wskazaniem na to, żeby to był materiał live. Mieliśmy akurat dobrze zarejestrowany materiał live, no i więc ta walka była nieco prostsza w tym, jak ona wyglądała. Znaczy, może w tym, jakie materiały trzeba było dostarczyć, w jaki sposób to przebiegało. Może w ten sposób bym to ujął. Wiesz co, zdziwiło mnie po prostu twoje sformułowanie, bo uważam, że akurat ze względu na twoją publikę, na to, jak oni są oddani, to właśnie... Myślę, że nie mielibyście większych problemów z wygraniem takich eliminacji, które by były na żywo. Tak mi się po prostu wydaje. Okej, okay, a powiedz mi... To wtedy byśmy grali, wtedy byśmy jakoś to szyli, żeby właśnie, wiesz, poinformować wszystkich, że będą te eliminacje, że my tam będziemy, żeby tam przyszli ludzie i żeby pokazać się jak najlepiej. Na pewno bym to robił, żeby tak było. No. Super. A powiedz mi, czy ty pamiętasz, jaki utwór z tej sesji live'owej był przez was wybrany? Tak, to był Kto by pomyślał. To, mieliśmy właśnie to wideo koncertowe, które wtedy, w ogóle wtedy, w tamtym czasie było popularne, więc więc to był prosty wybór to był. I to wysłaliśmy. No a oprócz tego, no wiem, że to oni też później patrzą, to żadna tajemnica, to Jurek mówi w audycjach swoich tam w Antyradiu, że, no, że to nie jest tak, że tylko przesyłasz tam jakąś live sesję, czy tam tylko biorą cię na te eliminacje i pokaż jak grasz, no tylko to wszystko dookoła, jak to jest zrealizowane, jakby jak, nie wiem, jak wyglądają twoje social media, jak, no wiesz, to tak mi się wydaje, to już są moje słowa, nie tam kogoś z samego Poland Rocka, że no trzeba być jakoś reprezentatywnym po prostu, no nie? W sensie, jeżeli twoje socjale no po prostu twoje socjale albo nie wiem, jakość nagrań, które pokazujesz ludziom generalnie nie są albo nie są wystarczająco może reprezentatywne, no to ja bym się też nie dziwił organizatorom jakiegokolwiek festiwalu, że mogliby być mniej chętni, żeby wziąć kogoś, kto, wiesz, nie dba o takie rzeczy. No, nie? No bo jak ja tak sobie wyobrażam, gdybym był organizatorem jakiegoś festiwalu, no to przecież jak ja promuję później ten festiwal, no to jak zapraszam jakichś artystów, no to chciałbym, żeby jak już ktoś będzie sobie później obczaił tych artystów, jacy u mnie występują, no to żeby ten ktoś mógł sobie fajnych artystów zobaczyć, no nie? A możesz robić świetną muzeę i w ogóle wszystko może być ekstra, no ale jak to nie jest dobrze pokazane, no to nie wiem, jak to sprzedać, no. tak brutalnie to ujmując. Ja bym tu jeszcze jedną rzecz dodał. Wydaje mi się, że o ile, jeżeli grasz w takim nurcie, który się wpisuje w ten klasyczny nurt, taki Poland Rockowy, czyli grasz tam mocną muzę rockową, to wtedy, wydaje mi się, że wtedy, kiedy wszystko jest dobrze zrobione, ale nie idą za tym liczby, to nadal masz szansę. Tak. Ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy Ale to kiedy nie grasz... tylko, bo musisz być w nurcie Poland Rockowym. Możesz być chyba w jakimkolwiek nurcie. No właśnie, mi się wydaje bardziej, że jeżeli grasz coś zupełnie odmiennego, to jednak musisz tutaj pokazać też, że słuchajcie, ja mam tak dużą publikę, że oni przyjadą i wymieszają się z tą publicznością klasyczną Poland Rockową.
Ale to są tylko moje domniemania. Tak. Może, znaczy no, jestem przekonany, że to, że możesz pokazać jakieś liczby, to też jest wartość. Oczywiście, że tak, to nie ma co, nie ma co udawać, że nie. Ale nie wiem, zgubiłem trochę wątek, przepraszam. Okej, okay, to zamknijmy go po prostu. Myślę, że do niczego konstruktywnego nie dojdziemy, dobra, bo nie wiemy, jaka jest rzeczywiste stan na dzień dzisiejszy. Okej, okay, to jeszcze jedno pytanie dotyczące tych eliminacji. Czy ty się wtedy po raz pierwszy zgłaszałeś na eliminację Polędroka? Nie. Kilka lat temu, nie wiem kiedy to było, z 5-6 lat temu wysłałem płytę. Jeszcze wtedy pierwszą płytę, bo wtedy się płytę w ogóle wysyłało. To jeszcze inne rodzaje eliminacji. Chociaż też się później chyba jechało na Tak. I to były trzypoziomowe eliminacje wtedy. Ojej. Wtedy było bardzo dużo. Były też takie lata w ogóle, że eliminacje zaczynały się w miastach. Z miast się awansowało do półfinałów i tam później był finał. I w ogóle tak, to były jeszcze jakieś takie dodatkowe bonusy, że generalnie to organizatorzy mogli dzikie karty przyznawać i mogli... Znajomy zespół na przykład miał taką sytuację, że on na pierwszym albo na drugim poziomie dostał jakby dziką kartę do zagrania na małej scenie od organizatora. Nie musieli brać udziału do końca w eliminacjach. Super, więc super, też, super, więc to też jest możliwe. No tak, tak. No, w tym roku też nawet był taki zespół, to chyba... Mam nadzieję, że nie skłamię, ale chyba był to zespół Stacja B, który... Były dwa dni eliminacji, oni rozłożyli te wszystkie zespoły na dwa dni, które dostały się na te eliminacje. Zespół Stacja B nie przeszedł tego pierwszego dnia, a drugiego się okazało, że jednak przeszedł. Ja nie pamiętam dokładnie, jaka decyzja, dlaczego tak było. Nie pamiętam, czy to nie chodziło o to, że jakiś inny zespół, albo wybrali po prostu jeszcze jeden zespół. No, nie wiem, można to łatwo sprawdzić na pewno, ale też tak, no, ale wracając, tak, przesłałem kilka lat temu płytę, no i nic. Ja pamiętam, że te czasy, Jurek kiedy się... mówi, tak, przepraszam, że ci tak wszedłem w słowo, ale Jurek też pamiętam, że na tych eliminacjach on o tym mówił, że jeżeli ktoś się nie dostał, to żeby się nie zniechęcać, żeby wysyłać, to przecież oni też mogą się pomylić, oni też przecież... No poza tym zespoły się jednak rozwijają z roku na rok. Właśnie, zespoły się rozwijają. Dokładnie. Ja pamiętam z tych czasów, gdzie się wysyłały płyty, jakie cyrki niektóre zespoły wymyślały, żeby zwiększyć swoje szanse na to, że ta płyta zostanie przesłuchana. I pamiętam, że na przykład zespół Apamał wrocławski wysłał kiedyś płytę, która była przyklejona do drzwi. I po prostu kurier przywiózł drzwi. O Jezu. Także były też... Były też takie sposoby. No myślę, że wtedy masz... Aż się oblałem. Myślę, że wtedy masz pewność, że przynajmniej ktoś posłucha rzeczywiście. Może się nie dostajesz, ale posłucha na pewno. Tak. Ale tak to sprawia takie wrażenie, jakby słuchali tam wszystkiego z tego, co tam rozmawiałem. To myślę, że nie wiem, no na pewno to tam zostanie odnotowane. Tam zresztą jest parę osób w tym, przy tym słuchaniu. Jasne. Jasne. Dobra, cofnijmy się jeszcze bardziej, bo oprócz tej live sesji, oprócz tych zgłoszeń, no to wiadomo, że musiałeś też zbudować to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli swoją grupę odbiorców i to, jak wyglądały twoje social media i tak dalej, no ale też w momencie, kiedy się zgłaszałeś, to byłeś po której swojej trasie? To było po trzeciej? Nie, to było po pierwszej... No tak, to musiało być po pierwszej trasie. Tak, tak, bo jak oni ogłosili te eliminacje, to my już mieliśmy to, znaczy w ogóle możliwość wysyłania tam tych zgłoszeń. No to ja to chyba jakoś niedługo później, ja zresztą nie pamiętam, ale no tak, na pewno nie robiłem tego na ostatnią chwilę, bo już po prostu miałem materiały wszystkie, więc po prostu wziąłem, wysłałem. No więc to musiało być jakoś chwilę po pierwszej trasie, no bo na pierwszej trasie takiej, tej pierwszej, powiedzmy takiej, którą ja się zajmowałem, bo wcześniej faktycznie jeszcze tam z Bartkiem Borówką byliśmy na takiej bardzo kameralnej trasie, no to nie wiem, czy którą jakby technicznie nazwać pierwszą, ale po pierwszej takiej, którą ja organizowałem, w której w obecnym składzie byliśmy, no i tak ja sobie ją tak nazywam, że to była pierwsza.
No to tak. To było jakoś po pierwszej, no, może w trakcie drugiej. Tej z jesieni, jakby ta jesienna była pierwsza, no to może te eliminacje gdzieś były w trakcie wiosennej po prostu. No i wysłałem materiał, który miałem. Okej. Myślisz, że to też miało wpływ? To, że po prostu było widać po twoich social mediach na przykład, że ty jesteś po trasie, która była sukcesem, Na była pewno. bardzo mocno powyprzedawana i w ogóle? Na pewno, na pewno. Na pewno tak. No, ja sobie tak sobie wyobrażam, no, że widać było, że po moich socjalach, że po prostu jestem aktywny, no nie, że jeździmy, że gramy, że wypuszczamy piosenki, że no, cały czas coś się dzieje, no, że jest to prowadzone cały czas. No. Zobacz sobie na przykład na Wronę, nie? No to mi się wydaje, że tam też jest bardzo fajnie Też tak uważam. po prostu jest to aktywne, jest to cały czas ona to prowadzi, ma, wiesz, graficznie to wygląda. No i tak, więc obok tego, jak muzykę robisz, no to też musi to być. No zdecydowanie. W ogóle fajnie, że powiedziałeś tutaj o Wronie, bo ja uważam w ogóle, że Weronika, jeżeli chodzi o pomysł na social media, to nie wiem, czy znam muzyka, który robi to lepiej w Polsce. No ona fajnie Naprawdę. robi, to To prawda. jest rewelacja, to jest z takim pomysłem zrobione i do tego są bardzo wysokie, bardzo jakościowe rzeczy. No i to też, no, miała bardzo udany Tak, teraz tak. No ostatni ja czas. tak o niej, tak o niej wspominam, no bo ona właśnie też grała na Poland Rocku. O tej samej godzinie. Swoją drogą graliśmy dokładnie w tym samym czasie. No właśnie, tak o niej wspominam, no bo zobacz, jak jej social media wyglądają. No i to myślę, że nie, że też to miało znaczenie. Tak mi się wydaje. Nikogo o to nie pytałem, ale tak na pierwszy rzut oka, no, po prostu. Na pierwszy rzut oka widać, że tam po prostu ktoś się tym zajmuje i że jest w tym, nie wiem, serce, no. Jasne, jasne. To mały off-top jeszcze, bo przypomniałem sobie, że w dniu, w którym to nagrywamy, a propos Wrony, Maciek, który gra z Wroną, ma urodziny. Także Maciek, machamy ci i Wszystkiego życzymy ci najlepszego, wszystkiego Maćku. najlepszego. A jest duża szansa, że słucha, więc dojdzie to do niego. Okej, Pozdrawiamy. chciałem cię jeszcze dopytać o kwestie social mediowe. Czy ty swoje social media i wtedy, i teraz opierałeś głównie o rzeczy, nie, inaczej. Pytam cię o to, co wtedy się działo. Już wiemy, że to było mniej więcej czas, w którym byłeś w trasie. Czy twoje social media wtedy w 100% opierały się na rzeczach z trasy, czy robiliście też jakieś dodatkowe rzeczy, tak jak fragmenty jakichś utworów? Jak to wyglądało, pamiętasz? Wow, ale to czekaj, bo pytasz mnie teraz o ten moment przed eliminacjami? Przed eliminacjami. Ojej, to nie pamiętam tego, szczerze mówiąc, aż tak, ale no wydaje mi się, że jak byliśmy w trasie, a zwłaszcza, że to była pierwsza trasa, którą organizowałem, to wyobrażam sobie, że miałem wtedy, nie wiem, jakiś kociokwik w głowie że raczej relacjonowałem na bieżąco to, co się dzieje, z jakichś zdjęć. I generalnie no, też uprawiałem promocję cały czas tej trasy. Więc wydaje mi się, że w trakcie trasy to chyba to tak było. A jak to jest w tej chwili? Czy jest tak, że jak jesteście w trasie, to social media są w 100% trasowe, a później dochodzą te rzeczy takie dodatkowe, czy mieszacie to? Różnie. Zależy, może tak powiem, zależy, o co mi chodzi. Zależy, co chcę ludziom, jaką informację chcę ludziom przekazać, no nie? Bo jakby ja generalnie chyba funkcjonuję, jak tak sobie patrzę nie wiem, ostatnie lata, no to zawsze moim social mediom towarzyszy jakaś taka główna myśl, dookoła której działam. Czyli na przykład jak ogłosiłem trasę, w której jesteśmy aktualnie, no to wszystkie materiały w jakiś sposób do tego nawiązują, no nie? No, trasa nazywa się Kołowrotek Tour. No to jest singiel, znaczy ona inaczej. Singiel nazywa się Kołowrotek, więc trasa nazywa się Kołowrotek Tour. To już się zazębia.
Więc to już oba się nawzajem, wiesz, napędzają. Robimy teraz, zrobiliśmy w zasadzie, niedługo będziemy publikować, live sesję Kołowrotka, no to też nawiązuje to do Kołowrotych Tour. Wypuściliśmy z Poland Rocka wersję koncertową Kołowrotka, no to też, wiesz, cały czas gdzieś to do siebie nawiązuje, nawet nie trzeba zawsze mówić o tym wprost, ale chociaż też można. No ale tak, no nie wiem, nie wiem, no, zdarza się też, że jakoś tak bardziej lifestyle'owo podejdę do tego, że nie wiem, jestem sobie na wakacjach, zrobię sobie jakieś zdjęcie, to nie znaczy, że nie mogę go wrzucić, no nie? Ale generalnie, ja chyba, znaczy nie, nawet nie chyba, ja generalnie tak do tego podchodzę, że moim social mediom towarzyszy, jest tam zawsze jakaś myśl przewodnia, to znaczy, zazwyczaj jest to trasa, no bo dużo jesteśmy w trasie. No ale na przykład jak przed premierą Kołowrotka, no to nie wiem, informowałem o tym, że będzie singiel, no nie? Że nie wiem, jakiś baner na Facebooku czy gdzieś tam się pojawił. A jak wyszedł singiel, który nazywa się Kołowrotek, no to wraz z nim ogłosiliśmy od razu trasę, no to No i później social mediom generalnie myśl towarzyszyła trasowa. Jak wrzucam, nie wiem, jakieś rolki, no to dam na przykład planszę na koniec tej rolki, że Kołowrotek Tour i wypisane miasta. No i tak, chociaż no, jakby, ja nie mówię, że to tak trzeba dać planszę na koniec, tylko ważne, żeby to wszystko było spójne, żeby to szło w jakimś kierunku, żeby to było po coś. Po prostu. Myślę, że to jest bardzo ważne, to co powiedziałeś. W ogóle ten taki cel przyświecający wszystkim działaniom, które robimy w danym okresie. To jest myślę, że bardzo kluczowa kwestia przy w ogóle przy prowadzeniu swoich social mediów jako muzykę. Tak. No chyba, że czyli ja nie wiem, no zależy co kto robi, no ale tak, no ja to przynajmniej tak robię, że właśnie jest jakaś myśl przewodnia, no w tym momencie jest to trasa. Więc jak wejdziesz sobie na moje social media, no to prawdopodobnie pierwszą rzecz, którą tam zobaczysz, no to jest Kołowrotek Tour. No i tyle. Okay. Albo super. Nie wiem, zagraliśmy koncert jakiś, no to wrzucam zdjęcie z tego koncertu, ale gdzieś tam jeszcze poinformuję, no ale słuchajcie, jeszcze mamy 10 następnych, no nie? I to są te miasta, no albo coś po prostu. Jest okay. cały czas, wiesz, ogień jest podgrzewany. Dobra. Jeżeli chodzi o nasz główny temat dzisiejszy, to doszliśmy do takiego miejsca, w którym wydaje mi się, że skończyliśmy naszą poprzednią rozmowę. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was, drodzy widzowie i drodzy słuchacze, do tego, żeby naszą poprzednią rozmowę posłuchać i wtedy dowiecie się, jak to wyglądało jeszcze bardziej cofając się, jak Wojtek zaczynał swoje wejście w świat muzyki DIY i o tym, jak swoje życie na YouTubie prowadził. Zapraszam również bardzo serdecznie. Super. Natomiast mam jeszcze kilka pytań. Oczywiście. Już bez tego cofania się, tylko bardziej o przyszłościowe rzeczy i o to, co teraz z Tobą się będzie działo. Wiemy już, że jest Kołowrotek Tour. To są zawsze no. trudne pytania. Tak. Wiemy już, że jest Kołowrotek Tour. Są jeszcze ostatnie bilety na niektóre koncerty. A czy Ty masz już plan, co po Kołowrotek Tour? No jeszcze się waży się. Waży się na pewno to, jak będą wyglądać koncerty w przyszłym roku. Czy bardziej postawimy na mało koncertów, ale w jeszcze większych miejscach. Czy bardziej postawimy na dużo koncertów po prostu i to też jest super. No i też walka o lato. Walka o lato. Myślę, że mamy teraz po prostu kartę do grania dobrą, jaką jest Złoty Bączek. Więc zobaczymy, co się uda. Okay. Tak naprawdę. No, wiesz, na razie cały czas ja to wszystko spinam do kupy i cały czas jestem menadżerem tego całego tego bałaganu. No ale coraz więcej osób jest w ekipie, coraz więcej ludzi przy tym pracuje. Którzy zajmują się różnymi rzeczami przy tym, no i też nie wiem jeszcze, czy zwiążę się z kimś bookingowo tak już, że tak powiem, na stałe, po prostu z kimś konkretnym, czy będę pracował z kilkoma bookerami i przy okazji jeszcze sam próbował. Zobaczymy, no.
Czas pokaże. Czas tak pokaże. Mówisz Zenek Martyni. Oczywiście. No dobra, no to muszę ci zadać teraz to pytanie, czy ty w ogóle myślisz o tym, żeby na przykład podpisać się z Majorsem? Nie, na razie nie. Nie, nie widzę. Znaczy, kurczę, no zależy, co ten Majors by mi zaproponował. Okay. No, albo może nawet niekoniecznie, co on by mi zaproponował, co może z czym ja bym przyszedł do jakiejś wytwórni. Wiesz co, no, ja na razie czuję duży potencjał w wypuszczaniu po prostu kolejnych singli. Być może mi się to w końcu odmieni i wahadło pójdzie w stronę płyty, ale ja widzę, że można w ten sposób prowadzić swoją karierę i to na każdym jej etapie. Więc tak dosłownie na każdym. Więc nie wiem, na razie nie jest to, szczerze mówiąc, płyta nie jest dla mnie aż tak istotna, jak po prostu wypuszczanie nowych piosenek. I taką jedną piosenką dużo można grać po prostu. Dużo można uzyskać. I można nawet, wiesz, w ciągu 2 lat wypuścić 12 piosenek. No i wiesz, po prostu na przykład, nie wiem, co 2 miesiące, no, znaczy tak luźny przykład jakiś. No i jak masz 2 miesiące na promocję swojego singla, albo nie wiem, żeby ten singiel na przykład promował trasę, albo jakiś koncert, albo w ogóle coś, żeby promował, żeby był z czymś najlepiej sprzężony, no to można zdziałać cuda jedną piosenką, naprawdę. My przecież teraz jesteśmy w trasie, która jest pod szyldem jednego utworu, nie całej płyty, no nie tak jak to zazwyczaj bywało. I oczywiście, że na tych koncertach gramy też nowe piosenki, które będą za niedługo nagrywane. Ale tym jednym singlem dużo da się zrobić, po prostu. Jest bardzo ciekawe podejście. Myślę, że totalnie nieszablonowe, jak na to, w jakich realiach w tej chwili się obracamy. Cieszę się, dziękuję. Choć wydaje mi się, że jest coraz mniej nieszablonowe. To znaczy, no, dużo już zespołów idzie chyba w nie wypuszczanie płyty, a po prostu... Tak, oczywiście, single. Ale wtedy, wiesz, wypuszczasz single na przykład co miesiąc i raczej nie idziesz w to, żeby robić trasę pod szyldem jednego singla. No może, może tak, no. Ale wiesz co, no ma to swoje minusy. Ma to swoje minusy też takie, że na mnie to stwarza taką presję, że każdy single, który wypuszczam, musi być super wow. A wiesz, jak wypuszczasz na płycie, jak wypuszczasz płytę, na której jest 12 piosenek, no to wybierasz sobie 2-3 single z tego, którymi promujesz całe przedsięwzięcie, jakim jest płyta, czy trasa, czy coś. A tutaj, no to jak jednym singlem chcesz dużo ugrać, no to każdy z tych singli, którymi będziesz grać później, no to musi być, nie wiem, mieć jakąś taką szyldową, powiedzmy, konstrukcję, no nie wiem, jakby, żeby to tak celować w hit raczej, ale wiadomo, że to jest bardzo zgubne podejście, żeby celować w to, żeby coś miało dużo wyświetleń, albo inaczej, może być zgubne. Więc ma to swoje minusy, bo dużo większa presja jest na takiej piosence jednej, niż jak ona jest między 12 innymi. No nie? I tyle. Okej, rozumiem. Nie rozmawialiśmy w ogóle o pieniądzach dzisiaj, więc jedno pytanie tylko pieniężne. Ale to da się z tego żyć? Chciałem cię właśnie zapytać, czy ty zawodowo jeszcze coś w tej chwili innego robisz poza muzyką? Nie. No to tylko to. Tylko to. No, no i tak. Bardzo się cieszę, że to padło. Będę się tym teraz podpierał. Śmiało. W różnych kwestiach. Śmiało. Że się da. Śmiało. Że się da. Nie, no pewnie, że się da. Pewnie, że się da, ale to jeszcze w ogóle... Przecież ja utrzymywałem się z muzyki jeszcze zanim grałem koncerty. I to też da się zrobić, nie? Są przeróżne sposoby na to i ogranicza cię tylko kreatywność do tego. No, jakby, no, brzmi to trochę, wiesz, jak tak tanio, no ale też trochę tak jest. Ale może to też nic złego, jeżeli tak nie jest. No, chyba nie to w tym wszystkim jest najważniejsze. Jest. Może tak.
Jasne. Zastanawiam się, i to jest rzeczywiście takie pytanie, jakby to jest rzecz, na temat której jestem najbardziej ciekaw, co mi odpowiesz. O czym można muzycznie marzyć po koncercie na dużej scenie Poland Rocka? Ja bym bardzo chciał zagrać... Jakby moim największym marzeniem muzycznym jest... Znaczy no było oczywiście zagrać na Poland Rocku. Najpierw na małej, później na dużej scenie. A teraz Wembley. Nie. Takie rzeczy mnie przynajmniej teraz nie interesują. Ja wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja bym się bał takiej rozpoznawalności, żeby grać na stadionie. Znaczy, w sensie, bo wiem, że takie rzeczy wpływają na wszystkie inne aspekty twojego życia, no nie? I to jest... No ale jakby, jak już sobie zamarzysz, żeby zagrać na stadionie, to zapewne masz ku temu jakąś możliwość, a jak już masz taką możliwość, no to, no to już jesteś pogodzony z wieloma innymi rzeczami. Więc po prostu w tym momencie to nie jest nawet moje marzenie. W ogóle nie myślę o czymś takim. Myślę, że na ten moment marzeniem jest to, co wydaje się być osiągalne kiedyś, czyli zagrać w Stodole i w klubie Studio. To są jakby rzeczy, które mnie w tym momencie interesują. Nie wiem, czy będę próbował to robić na wiosnę bardziej, czy na jesień. No i to jest moje marzenie, żeby tam zagrać. I zrobię co w mojej mocy, żeby to się wydarzyło. No i grać właśnie takie kluby. To jest chyba moje marzenie. No moim generalnie celem w tym, co ja robię i to, co mnie w ogóle najbardziej interesuje, już abstrahując od wszystkiego innego w zasadzie, no to jest grać koncerty, na które ludzie kupują bilety i sobie tak żyć. I to jest, a cała reszta to fajnie, gdyby było, ale mnie to przede wszystkim interesuje i to jest coś, w co ja chcę iść dalej. No teraz to robię. Wiadomo, że trzeba robić też inne rzeczy, na przykład zagrać na festiwalach albo no, grać też koncerty jakby niekoniecznie pod własnym szyldem, żeby na te koncerty biletowane ludzie przychodzili i kupowali bilety i żeby docierać do ludzi, którzy w ogóle chodzą na koncerty. Ale to jest myśl, która mi przyświeca tak globalnie i tak ogólnie. To jest po prostu grać koncerty, na które przychodzą ludzie i kupują bilety. To jest to, co mnie interesuje. Kurczę, myślę, że ta rozmowa jest idealnie wpisuje się w to, co ja próbuję robić w tym sezonie podcastu, czyli w szukanie rozwiązań, bo tak naprawdę w tym, wiesz, w tym takim natłoku mówienia o tym, że się nie da, że nie ma klasy średniej w branży muzycznej, że nie ma coś tam, przychodzisz ty i mówisz, no ja będę robił po swojemu i będzie. I wszystko będzie. No to dziękuję, no bardzo, bardzo mi miło to słyszeć. Wiadomo, że teraz, wiesz, moje marzenia się obracają wokół po prostu grania jeszcze większych miejsc. Ale no, dlatego też mi zawsze przyświecał taki, nie wiem dlaczego mi to teraz przyszło do głowy, może warto po prostu sobie, bo ja wiem, że domyślam się, że tutaj ogląda nas dużo osób, które coś chcą zdziałać w ogóle w branży muzycznej, czy robić z muzą rzeczy i jakoś to pchać po prostu do przodu, no to wydaje mi się, żeby wyznaczać sobie, wiesz, jakieś takie konkretne cele, konkretne w takim sensie, że no nie wiem, ja sobie kiedyś właśnie pomyślałem, że ja chciałem grać koncerty, na które przychodzą ludzie i kupują bilety. I ja się cieszę teraz bardzo, jak my zagramy gdzieś na jakichś festiwalach, zwłaszcza na Poland Rocku. Poland Rock był moim największym marzeniem, chyba nawet bardziej niż cokolwiek innego. No ale teraz jak już to się wydarzyło, no to moim celem w ogóle jest granie biletowanych koncertów. I przed Poland Rockiem, no to co, no to też graliśmy
takie koncerty, tylko po prostu mniejsze. I graliśmy też ich mniej, bo jakby dało się temu sprostać, żeby robić rzeczy, którymi jesteś w stanie sprostać. Po prostu, no. Nie wiem, jak graliśmy pierwszą trasę, właśnie jeszcze z Borówką, to zagraliśmy 4 koncerty. No a może warto na przykład, nie wiem, zagrać jeden koncert, który przyjdzie, wiesz, sprzedać na niego 30 biletów. I wiesz, masz coś osiągnięte, no nie? Jest coś odhaczone, jest jakiś cel zrealizowany, no i później sobie zagrać 2 koncerty, albo 3, albo 5 i tak dalej, no nie? Bo to wtedy jesteś w stanie to progresować. Nie wiem, czemu w ogóle wszedłem na ten ton i na ten, jakby w ten temat, ale tak też mówię to z taką myślą o odbiorcach tego programu. O. Ja ci powiem, dlaczego w to wszedłeś, no. Bo generalnie bardzo się starałem, żebyś nie widział moich notatek dzisiaj, a zabrałeś mi mnóstwo pytań, które mam tu wypisane, czyli wychodzi, że po prostu za dużo Cierpień Młodego Muzyka słuchasz i już znasz moje pytania po prostu, które sobie przygotowuję. Możliwe. I to wszystko. A słucham, to prawda. I tak właśnie przedostatnim moim pytaniem miało być to, że chciałbym cię poprosić o jakąś radę dla muzyków na ten rok. Właśnie tego dokonałeś. Nie, więc... no to się cieszę. Tak, to jest coś... Co na pewno bym poradził. No. Więc już na sam koniec. Mam jeszcze ostatnie pytanie dla ciebie. Mhm. Wymyśliłem sobie tak kilka odcinków temu, że będę jakieś takie dość nietypowe pytania zadawał swoim gościom na sam koniec, ale takie, które by mnie bardzo interesowały. No. I przy tobie pomyślałem o czymś takim, że gdybyś mógł zagrać wspólny koncert z kimkolwiek z polskiej i światowej sceny, to kto by to był? Z kimkolwiek. Z kimkolwiek. Nie wiem, trudne pytanie. Trudne pytanie, bo chyba nie mam... to odpowiem z Kwiatem Jabłoni. Bo gramy z Kwiatem Jabłoni teraz. Polityczne odpowiedzi, no. Tak, to znaczy trochę polityczne, ale trochę... Znaczy nie, no tak, nie, myślę, że ta odpowiedź nie jest polityczna. Ja myślę, że po prostu my się dobrze dogadujemy muzycznie. Mm-hmm. Więc z tego powodu bardzo się cieszę, no i też bardzo ich lubię. To w ogóle chyba bym to cały czas podtrzymywał, że to jest taki mój obecnie w Polsce ulubiony zespół. Mm-hmm. No bo jest mi najbliższy pod względem tego, jaką muzykę robią, no i nie wiem, jakie teksty piszą i w ogóle są super. Ale tak się zastanawiam na przykład jakiejś takiej światowej, powiedzmy, sytuacji. To wiesz co, ja ci powiem swojego. Ja myślę, że ty się też z nim zgodzisz. No. Bo ja bym wybrał Markusa Mumforda. No to tak. To też mi chodził po głowie właśnie, żeby tego człowieka tutaj umieścić. Chciałbym jeszcze kiedyś zagrać, słuchaj, koncert z Grzegorzem Markowskim. To jest coś, co bym chciał. Bo tak od powiedzmy, nie wiem, 7 do 15, 16, może 17 nawet roku życia byłem takim turbo gigafanem Perfektu. Bardzo bym chciał zagrać z Grzegorzem Markowskim, tak na pewno by moje serce się radowało wtedy. Jestem ciekaw... z kimś z Perfektu, jakby spoko, nie ma problemu, jakby ktoś chciał. Czemu nie? No może. Jestem ciekaw, czy ktoś z ekipy Perfektu trafi na ten podcast. Może trzeba podesłać po prostu. Może, i tyle. Może. Także, drodzy słuchacze, do boju. Może ktoś z was załatwi Wojtkowi koncert z Grzegorzem Markowskim. Dlaczego nie? Tylko Grzegorz Markowski chyba już nie występuje. Z tego, co mi wiadomo. Może to jest właściwy impact do tego, żeby wrócić na scenę po prostu. Dokładnie. Super. Bardzo serdecznie dziękuję ci za tę dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło. Powiem ci, że mam takie odczucie, że była to najbardziej mięsna z naszych rozmów czasowych, takich oficjalnych. Proszę, to się cieszę. To polecam się na przyszłość. Może jeszcze więcej mięsa dostarczymy. Będę korzystał. Na sam koniec zaś bardzo serdecznie dziękuję patronom Cierpień Młodego Muzyka, dzięki którym możemy przyjeżdżać w takie piękne miejsca, bo mamy pieniądze na paliwo na przykład, żeby przyjechać w takie piękne miejsca.
Jeżeli chcielibyście dołączyć do patronów, to można to zrobić na patronite.pl/cierpienia-młodego-muzyka. Jeżeli z kolei chcielibyście nam postawić wirtualną kawę, można to zrobić na buycoffee.to/cierpienia-młodego-muzyka. A jeżeli chcielibyście dołączyć do osób, które są wymieniane na końcu każdego odcinka, to wystarczy, że wesprzecie nas na patronite.pl/cierpienia-młodego-muzyka kwotą 30 zł lub więcej. W tym tygodniu są to, proszę Państwa, Gosia Kujawska-Zemła, Igor Stobiecki, którego znacie z poprzedniego odcinka Cierpień Młodego Muzyka, trzech Kubów, czyli Kuba Holik, Kuba Kośmiński i Folki, a także Tomek Bysiewicz. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Pozdrawiamy. A na koniec, tak jak zawsze, poproszę Cię o muzyczną polecajkę. Oczywiście. Jest jedna piosenka, która bardzo niedawno miała swoją premierę i od tej premiery jej słuchałem bardzo dużo. I bardzo mi się podoba i muzycznie, i tekstowo. I to jest utwór, który nazywa się Koreańskie seriale, Natalii Grosiek. Tak bardzo przepraszam, dziś wiem, tak źle traktowałam ciebie, litości nie miałam, dziś wiem, odpuszczać nie chciałam sobie. Super. Tak wrocławsko. Widzisz, nawet nie wiedziałem. Tak, i to powiem Ci, że nawet tak... Ale tak obiło mi się ostatnio uszy ten utwór i tak mi się spodobał. No i słucham sobie w kółko. Nawet tak powiedziałbym, że wręcz czasoprzestrzenno, bo pani Natalia proszę. Mieszka tam w okolicy, także o, nawet proszę. Czasami się w kawiarni widujemy. Świetnie. Także tak. Ja z kolei mam dzisiaj polecajkę, którą też już Ci przed nagraniem powiedziałem, że koniecznie musisz posłuchać. Mm-hmm. I to jest Tara Warburton i utwór One Good Scotch. I miss them my night. And then you're gone. Oh, you're gone. Yeah, you're gone. Why won't you tell me why you're gone? To jest artystka, która śpiewa z gitarą, robi generalnie muzę, która jest połączeniem country i folku amerykańskiego tak naprawdę, ale jest to numer, który jest bardzo taki smakowity. Jest minimalistyczna produkcja, jest bardzo ciekawy głos tutaj przy tym. No i jest też jeszcze jedna rzecz, która mnie na przykład często zachęca w takich sytuacjach. To znaczy, pani Tara jest mało rozpoznawalna. To znaczy, ma na Facebooku 400 obserwujących. Idealnie. Więc można do nich dołączyć i wysłać jej wiadomość, że robi wspaniałą muzykę, co ja tak sobie wymyśliłem właśnie jadąc tutaj dzisiaj, że muszę zrobić wieczorem, jak wrócę do domu. No i obczaję również, na pewno z przyjemnością. A ja Ci jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, było mi bardzo miło. I na razie. Na razie.